po owym słynnym oświadczeniu szefa policji w Chicago, że złoczyńcy pośpiesznie zmykają z miasta, nastąpiła tam seria dziwnych mordów. 25 maja 1926 roku przechodzień, zdążający późną nocą do domu w zachodniej dzielnicy Chicago, natknął się na ulicy na trupa. Były to zwłoki człowieka dobrze ubranego, mającego w kieszeni zwitek banknotów, na palcu pierścień z brylantem. Zamordowany trzymał w ręku monetę niklową, 25-centową. W sierpniu tegoż roku wykryto dwa podobne morderstwa. W obu wypadkach ofiary miały wciśnięte do rąk monety 25-centowe. We wrześniu wreszcie tegoż roku znaleziono czwartą ofiarę, także z monetą niklową. Podejrzenia padły na bandę Al Capone. Przypuszczano, że chodziło tu o akty zemsty na członkach band przeciwników. Zamordowani osobnicy byli nieznani w Chicago. Pochodzili z Nowego Jorku, Cleveland oraz St. Louis. Byli prawdopodobnie sprowadzeni przez bandy konkurencyjne celem spławienia Al Capone lub Toria. Nie udało się im. Sprzątnięto ich samych, a jako ostrzeżenie dano im do ręki monety niklowe. Policja, będąc przekonana o winie bandy Al Capone, wytoczyła jemu i jego wspólnikom śledztwo o przemytnictwo alkoholu. Wśród oskarżonych znalazł się nawet szef policji w Cicero, dzielnicy opanowanej przez Al Capone. Sprawa jednakże musiała być umorzona dla braku świadków. Nie znaczy to, by świadków w ogóle nie było. Byli, ale ich zastrzelono, więc już na sądzie ziemskim nie mogli zeznawać. W ogóle w procesach Al Capone nigdy nikt nie miał najmniejszej ochoty do składania zeznań. Kiedy mu wytoczono proces o przekupywanie urzędników, dyrektor banku, na który były wystawione czeki, jakimi Al Capone przekupywał dygnitarzy, odmówił zeznań i sprawa upadła. Sędzia, przyjaciel rewolwerów. W roku 1927 Al Capone jest panem położenia. Importowani strzelcy band przeciwnych byli zastraszeni. And how? Jeszcze jak? I wtedy, kiedy Al Capone czuje się tak pewnym, przyszło mu na myśl, że dobrze by było stać się jeszcze pewniejszym i ubezpieczyć się na życie. Zwrócił się do największego towarzystwa ubezpieczeń w Chicago, oświadczając, że jest zdrów jak ryba i chciałby ubezpieczyć swe cenne życie. Jako swój zawód podał handlarz mebli. Lecz towarzystwo wiedziało, jak niebezpiecznym interesem jest ubezpieczenie króla opryszków. Miał wprawdzie serce dobre, ale nieopancerzone. Zresztą było trzech ludzi, którzy gotowi byli każdej chwili postarać się, by wdowie Capone wypłacono sumę ubezpieczeniową. Był nawet czwarty, ale uciekł. Nazywał się Alteri. Z zawodu był kowbojem. W Chicago jednak poił ludzi, jak bydło. Uwielbiał on fanatycznie kwieciarza O'Beniona, wroga Al Capone. Gdy go zamordowano, poprzysiągł zemstę. Chodził po mieście z rewolwerem w ręku i szukał morderców. Zatrzymano go w biały dzień, gdy szedł przez ulicę z ręką na cynglu. Sędzia go uwolnił. Wyrok ten miał ciekawe brzmienie. Gani się policjantów za stratę czasu przy aresztowaniu Alteri. Czy nie macie nic lepszego do roboty? Zapytał sędzia policjantów po wydaniu wyroku. Ja sam chodzę z rewolwerem, gdyż moja dzielnica jest bardzo źle przez was strzeżona. To ośmieliło trzech innych przyjaciół O'Beniona. Moran, Wise, Drucci nie zapominają o zemście. Ich nie można wziąć na kawał. Wiedzą dobrze, że Al Capone jest winien zabójstwa O'Beniona. Nie zbije ich z tropu olbrzymi wieniec, jaki z biletem Al Capone posuwał się z konduktem pogrzebowym ich przyjaciela. Nie uwierzą w żal Al Capone, który na znak żałoby po O'Benionie nie golił się przez 3 dni.
Ulica polem bitwy. Nie wierzą i basta. Na skrzyżowaniu ulic czatuje mały turystyczny samochód o zapuszczonych firankach. W momencie, kiedy przyjeżdża samochód Al Capone, rozlega się stamtąd stukot karabinu maszynowego. Samochodzik pluje kulami. Szofer Al Capone pławi się we krwi. Sam Al Capone jednak ucieka. Chroni się w pobliskiej restauracji. Gorzej poszło wspólnikowi, Torrio. Po wyjściu z cmentarza po pogrzebie Obeniona musiał się kryć przed pościgiem. Przyjaciele kwieciarza zorganizowali nań istną obławę, stokroć groźniejszą od wszystkich obław policyjnych. Musiał uciec z miasta. Ścigano go aż na Kubę i do Arkansas. Kiedy sądził, że nagonka uspokoiła się, powrócił do Nowego Jorku. Wtedy jednak przyszła katastrofa. Kiedy Torrio wracał do domu z żoną, napadło go trzech z dawnej bandy Obeniona. Poczęli strzelać z krótkich karabinków. Torrio zwalił się ugodzony kilkoma kulami. Wtedy napastnicy usłyszeli sygnał alarmowy, dany im przez szofera samochodu, który na nich oczekiwał, i zbiegli. Kiedy przewieziono Torrio do szpitala, rzekł tylko: wiem dobrze, kto mnie tak urządził, ale jest to tylko moja osobista sprawa. Al Capone, dowiedziawszy się o nieszczęściu przyjaciela, rozpłakał się i przybiegł do szpitala. To banda uczyniła to, zawołał z rozpaczą, przezornie jednak nie wymieniając nazwy bandy. Kazał przenieść przyjaciela do pokoju, którego okna wychodziły na podwórze. Umieścił dwóch swoich ludzi przed wejściem do szpitala, a sam stanął na straży u wezgłowia rannego. Torrio pozostawał przez 2 tygodnie w szpitalu. Wyszedł z niego tylnymi drzwiami, bojąc się nowego zamachu. Właśnie w tym okresie Al Capone zamówił sobie swój opancerzony samochód, który ważył 7 ton. Wóz kosztował go 20 tysięcy dolarów. Codziennie Al wyjeżdżał swym tankiem na ulicę, gdzie uwijali się nieprzyjaciele. Widziano go, rozwalonego wygodnie na miękkim siedzeniu, palącego drogie cygaro, błyskającego pierścieniem z brylantem wartości 50 tysięcy dolarów. Na paręset metrów naprzód jechała straż przednia. W tyle posuwała się w autobusie turystycznym gwardia przyboczna. Al Capone jeździ po Chicago jakby po wielkim obozie wojennym. Lada moment może na którymś skrzyżowaniu ulic wybuchnąć regularna bitwa. Jest jesień. W Cicero odbywają się wielkie doroczne wyścigi. Pogoda wspaniała. Do wyścigów zapisane są najlepsze konie kraju. Na ulicach rojno. Wszędzie widać jockeyów, właścicieli stajni wyścigowych. Pole wyścigowe położone jest o 2 km od hotelu Hawthorne, głównej kwatery Al Capone. Al siedzi przy stoliku w kawiarni hotelowej i popija spokojnie swą kawę. Ma wygląd poczciwego burżuja o grubej, nalanej twarzy, wydatnym brzuszku. Jest godzina 1. Frank Rio, najwierniejszy z wiernych gwardzistów, dotrzymuje mu towarzystwa. Obydwaj siedzą, dla ostrożności, odwróceni plecami do ściany, a twarzą do wejścia. Capone podnosi filiżankę do ust, gdy nagle ręka mu opada. Chwyta się za kieszeń, w której tkwi rewolwer. Frank Rio jest zwinniejszy. Jego rewolwer już funkcjonuje. Zerwał się z miejsca i stanął w pozycji obronnej. Wokoło popłoch. Stukot strzałów przeraził kelnerów. Goście kawiarni czmychnęli pod stoliki. Odzywa się regularny łoskot, przypominający odgłos maszyny do pisania. Rozległy się też dzwonki alarmowe. Szturm zemsty. Al Capone chce biec ku drzwiom. Jednak Frank leży już na brzuchu i zatrzymuje go za nogę.
Nie ruszać się! Woła. To dopiero przynęta. Prawdziwa muzyka zaraz się rozpocznie. Ma rację. Słychać odgłos przypominający zgrzyt młynka do mielenia kawy. To karabiny maszynowe. Moran, Wise i Drucci przypuszczają szturm zemsty. To za śmierć kwieciarza o sercu rozbójnika. W dniu największego ożywienia w Cicero, kiedy na ulice wyległy tysięczne tłumy, odważyli się na atak. Przed hotelem Hawthorna rozciąga się bulwar szerokości 27 metrów z 4 torami tramwajów. Jest to ulica nowoczesna ze zbytkownymi magazynami. W pewnym momencie przed hotel, z którego wyszła rodzina spokojnych mieszczan Freemanów i wsiadła do samochodu, zajechało auto, bliźniaczo podobne do samochodów, jakich używa policja. Miało wielki gong alarmowy, w który uderza się bez przerwy, aby usuwano się z drogi, kiedy samochód pędzi z szybkością 80 km przez najruchliwsze ulice miasta. Był to samochód przynęt. Miał on zwabić Al Capone i jego gwardię do okien kawiarni hotelowej. Załoga samochodu strzela na ślepo. Ich zadaniem zresztą jest uprzątnięcie placu. To też po chwili na wielkim bulwarze nie ma już żywej duszy. Przechodnie pochowali się. Tylko rodzina Freemanów rozgląda się niespokojnie, nie wiedząc, o co chodzi. 30 sekund po przybyciu pierwszego auta nadjeżdża drugie, potem trzecie i czwarte, w odstępach zaledwie paru metrowych. Ogółem w kolumnie szturmowej stanęło 7 samochodów. Jeden z samochodów zatrzymuje się przed hotelem Anton, budynkiem sąsiednim, tuż obok hotelu Hawthorne, należącym również do koncernu Al Capone. Z samochodu wychyla się lufa karabinu maszynowego, takiego, jakiego używa się do ostrzeliwania samolotów lub łodzi przemytniczych. Długa szyja mitraliezy, zadarta ku górze, poczyna zalewać okna hotelu fontanną pocisków. 6 pozostałych samochodów otwiera ogień na hotel Hawthorne. Z jednego z aut wysiada człowiek w koszuli, który najspokojniej rozstawia karabin maszynowy przed samym wejściem do restauracji i poczyna ją ostrzeliwać. Samochody kryją potem jego odwrót. Na minutę pada 600 pocisków na wysokości człowieka od pasa do ramienia. Hojność opryszka. Kiedy wystrzelono ostatni pocisk, zabrzmiał 3-krotny sygnał trąbki. Człowiek w bluzie zwinął swój karabin i powrócił do auta. 8 samochodów w niezbyt śpiesznym tempie defiluje przed hotelem. Nie ma w hotelu i w domach sąsiednich ani jednej całej szyby. Okazuje się jednak, że regularna ta bitwa została opłacona tylko jedną ofiarą. Pani Freeman została ranna odłamkami szkła. Al Capone, który pierwszy wyszedł z kryjówki, poinformował się o stanie ofiary. Przedstawił się państwu Freeman i złożył 10 tysięcy dolarów na koszta leczenia. Polecił też na swój koszt naprawienie wszystkich szkód w sąsiedztwie. W czasie śledztwa przytrzymano Drucciego, Wise'a i Morana. Al Capone przy konfrontacji oświadczył: nigdy w życiu nie widziałem tych ludzi. Policja pozostała bez dowodów i bez świadków i nie wiadomo dotychczas, kto ponosi winę za bitwę pod hotelem w Cicero. W każdym razie ludzie dowiedzieli się, że Al Capone, człowieka, którego nie imają się paragrafy prawa, nie imają się także kule.